Mój przepis na wątróbkę z cebulą i jabłkiem. Dzisiaj przygotowuję to, co jest superfood, czyli zawiera generalnie wszystko, co człowiekowi potrzebne do życia. Białko, tłuszcze, odpowiednie tłuszcze w odpowiedniej ilości, do tego witaminy, wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalne w wodzie, czyli wątróbka, wątróbka indycza. Na początek wytnę to, co jest białe, dlatego że przy krótkiej obróbce termicznej nie będzie to no, zdatne za bardzo do pogryzienia. Natomiast sama wątróbeczka będzie krucha i przepyszna. Przygotowałem sobie cebulę, jabłko, przyprawy, mąkę pszenną. Tu garnuszek ze smalczykiem, a tutaj patelnię, na którą za chwilę dam jeszcze masło klarowane. Co i jak to zaraz opowiem. Zacznę od przygotowania wątróbki, więc wycinam to, co jest białe. Wątróbki są podwójne, więc dzielę je na pół, na takie płaty. Nie kroję na kawałki, one będą w całości. I do tej mąki zaraz wmieszam kurkumę i czosnek. Kurkuma dlatego, że jak będziemy smażyć, to jednak będzie smażenie tłuszczu ze skrobią, czyli będziemy stosowali kurkumę jako antyoksydant, żeby uniknąć nitrozamin wytworzenia, czyli substancji, no, substancji toksycznej po prostu. Moje tłuszcze się już grzeją, tutaj masełko klarowane na patelni, natomiast tutaj słoninka się topi. Na słoninkę wrzucę plastry jabłka i to jabłko się będzie na słonince prażyło. Natomiast tutaj wrzucę wątróbkę, którą już sobie teraz przygotowałem, w mące, w przyprawach. Ważne jest to, żeby nie solić tej wątróbki jeszcze, bo gdybyśmy teraz posolili, no to ona będzie twarda i wysuszona, niedobra. I tą wątróbkę, jak będziemy obracać na drugą stronę, na patelni, bo tylko raz będziemy z jednej strony, z drugiej strony, to potem wrzucimy jeszcze cebulkę na tą patelnię. I całą zawartość tej patelni, czyli ten tłuszczyk z wątróbką, z cebulką, wrzucimy potem do garnuszka, na jabłuszka, na smalczyku i chwilę będziemy dusić. Teraz tak, tutaj jabłuszka na smalczyku nam się smażą. Oczywiście trzeba je mieszać, żeby regularnie gdzieś tam pokrywały się tym tłuszczykiem, żeby nam fajnie skruszały. Natomiast tutaj wątróbka zaczęła się już smażyć z jednej strony. Żeby nie pyskało, można użyć siateczki, żeby mieć czystą kuchnię. Chwila, kilka minut, druga strona i za chwilę będziemy to wszystko ze sobą łączyć. Wątróbki obróciłem na drugą stronę. Teraz mogę dodać cebulę. No i przyszedł czas, że możemy połączyć jedno z drugim. Przekładamy wątróbkę, cebulkę przelewamy na nasze usmażone na słonince jabłuszka. No i całość będę dusił 5 minut pod przykryciem i za 5 minut nasze danie będzie gotowe. Po wyjęciu trzeba będzie jeszcze oczywiście te wątróbki posolić. Ja też lubię na ostro, to jeszcze trochę dodam pieprzu. No i tu już gotowy nasz pełnowartościowy posiłek. Wszystko, co potrzebne do życia. Bardzo smaczne, z jabłuszkiem, z cebulką, już przyprawione teraz, posolone, popieprzone, kruchutkie w smaku. Zaraz degustacja. Jak sprawdzić, że obróbka termiczna nie była zbyt długa? Bardzo prosto, proszę zobaczyć. O właśnie. To jest dowód, że wątróbka jest w sam raz. Wątróbka w środku, jak widać, ma ładny kolor. Jest gotowa, nie jest surowa. Próbuję. Do tego jabłuszko. Bardzo słodkie. Cebulka. Można powiedzieć, że to jest posiłek na słodko. Deser wręcz. Bardzo smaczny. Na pewno lepszy niż jakieś kupione, gotowe desery.
No i jemy superfood, jedzenie, które zawiera wszystko, co potrzebne.